Kurde, Stefan mi się na odcinek na siłę wciska. Patrzcie. Co ja mam z nim zrobić? No jak co? No wierzymy go na odcinek, trzeba Stefan, siadaj tu ziomuś, gramy w FIFA zaraz. Co to kurde, witam. Witam. Na początku powiem wam jedno. Wiedziałem, że powrót tej serii będzie bardzo dobrze przyjęty, ale nie wiedziałem, że aż tak dobrze. 4000 łapek w górę po pierwszych 24 godzinach. Bardzo wam dziękuję za całą aktywność i mam nadzieję, że ten odcinek no, będzie tak samo dobrze przyjęty, jak i tamten. Ale na początku, moi drodzy, mam do was wielką, wielką prośbę. Przyszła do mnie ostatnio pani, moja była wychowawczyni, opiekunka z przedszkola. Wiem, że to było bardzo dawno temu, ale poprosiła mnie o przysługę. Po prostu przedszkole, w którym byłem, bierze udział w losowaniu, w którym mogą wygrać nagrody. Będą to meble oraz sprzęty, które przydadzą się tym dzieciom w rozwoju i to będą bardzo, bardzo fajne sprzęty za dość dużą liczbę pieniędzy, bo jakieś 15 tysięcy złotych i wystarczy, że zdobędą bardzo dużą ilość głosów. Jest nas na tym kanale już prawie 100 tysięcy ludzi, jak już wspominałem wcześniej. No i co? Wystarczy, że malutka garstka z was zagłosuje, to zajmie wam maksymalnie 2 minutki, już wam pokażę, jak to wszystko trzeba zrobić. Wbijacie na link, który macie podany na dole, wpisujecie w miejscowość Branice, klikacie szukaj, następnie wyświetla się jedna praca, klikacie na gwiazdkę, następnie wpisujecie swój adres e-mail, ja wpisuję oczywiście swój, dajecie oddaj głos i teraz jedyne co zostało to wejść i potwierdzić swój głos w linku. Nie będziecie mieli żadnego newslettera, nic związanego z tym, ale wy w tym właśnie momencie możecie uszczęśliwić bardzo, bardzo mocno no garstkę dzieci. Ja będę bardzo dumny z was, że robimy tak naprawdę, że tworzymy tak zgraną społeczność. I na pewno pani będzie bardzo wdzięczna za to, że my wszyscy jej pomogliśmy w zdobyciu tej nagrody. No bardzo fajnie, bo w tym momencie tracimy jakieś 400 głosów. Co to jest dla takiej zgranej ekipy, jaką jesteśmy? 400 głosów, to jestem pewien, że możemy zdobyć w ciągu 15 minut. Także do dzieła, no i zapraszam na kolejny odcinek. Dobra, moi drodzy, skład wygląda następująco, nie ma żadnych zmian w tym odcinku. Jeszcze w następnym najprawdopodobniej zrobimy jakiś bombowy transfer tego składu i może to będzie Angel Di Maria Team of the Season. Jego karta wygląda bardzo, bardzo, albo nawet Team of the Year, teraz prawdę nie jestem pewien, chyba to jest karta Team of the Year. Troszkę dużo kosztuje, będę musiał kupić końce. No i wtedy na pewno kupimy tą kartę do naszego składu. Także przechodzimy do pierwszego spotkania w tym odcinku. Dobra, moi drodzy, spójrzmy na skład mojego pierwszego przeciwnika. 84 overall, 100 zgrania i mamy tutaj prawie całe Chelsea z przodu. Jest tu Hazard, jest tu Diego Costa, jest Cuadrado, jest Matic, Team of the Season, jest Yaya Touré, Wayne Rooney, fajny składzik. No i ciężki mecz chyba przed nami. Dobra, piłka na Bolasiego i to jest pierwsza ciekawa sytuacja w tym meczu. Bolasie jeszcze raz do środka, super. Teraz do środku na Aguero, poszła ta piłka, no nie doszła, ale Angel Di Maria, ajajaj, wybita ta piłka. Okej, teraz świetna sytuacja, mamy tu Quaresmę, Quaresma lobem. Słabo, chociaż weszła, nie weszła, Bolasie, karny, ej, tu powinna być jedenastka. On mnie sfaulował w tym miejscu. Nie wiem czemu nie odwiedzał tej faulu, ale okej, Aguero uderzenie. O, bo co? Dobra, piłka na Bolasiego. Bolas jeszcze raz do środkowania. Co tu się stało, ej? To było dośrodkowanie. Jaki cud, ta piłka w ogóle weszła. Nie wiem, czemu to chyba jakiś rykoszet był, bo ja w ogóle to gdzieś tam w środek dośrodkowałem. A piłka poszła pomiędzy nogami De Gea i wpadła do bramki. Czy to był rykoszet? No nie było rykoszetu, także dziwna sytuacja. Aguero, uderzenie siłowe, wow! Teraz piękna parada Davida. Boże, co ja teraz zrobiłem w tej obronie? Czemu ja nie wywaliłem tej piłki w ogóle gdzieś head-head do przodu, tylko ja sobie zagrałem tak, kurde, pięknie do boku chciałem to zagrać. Boże, co tu się stało? Okej, okay, Aguero, bardzo ładnie polkarny. Aguero, uderzenie z fałsza i ponownie David De Gea. Świetna parada. Nie, to Courtois jest jednak. Nie wiem, czemu De Gea mi się skojarzył, wydawało mi się, że to De Gea. Ulala, 2-1 niestety przegrywamy i nie wiem teraz, czy to nie jest czasem jego drugi strzał na bramkę, ale no w sumie fajnie to zrobił i to może być nawet i pierwsza porażka taka prawidłowa w tej serii, bo naprawdę gra bardzo dobrze. Piłka na Bolasiego, Bolas i zrób coś z nią, dośrodkowanie Yaya Touré, uderz techniczny i Yaya Touré broni, nie ma bramki, ja pierdzielę, Courtois, co mu dupę ratuje. To ja nie mam pytań. No i kończymy pierwszą połowę i spójrzmy na statystyki. Tak to wygląda wszystko w strzałach. No wydawało mi się, że oddał dwa strzały, ale jednak troszkę więcej, bo
No i mecz wydaje się wyrównany, ale no niestety to ja przegrywam po pierwszej połowie. To już będzie koniec tego meczu, moi drodzy, niestety przegrywamy najprawdopodobniej pierwszy tak prawidłowo przegrany mecz w tej serii z tego względu, że no już chyba będzie tą piłkę holował do końca. Pierwsza porażka była niestety po wywaleniu serwerów EA, druga będzie no już po przegranej. Ciężko jest po prostu się przestawić na styl grając na co dzień w FIFA 16 i wracając do FIFA 15. Po prostu no, gra ewidentnie dużo, dużo lepiej, ale to jest też ta różnica. Grasz w FIFA codziennie, w FIFA 15 to no, po prostu czujesz ten styl, tak? Czujesz wszystko, a grasz w FIFA 16 i przechodzisz na 15, to jest no całkowicie inna gra, no nie oszukujmy się. Okej, tak jak już powiedziałem wcześniej, niestety przegrywamy ten mecz wynikiem 2-1. No, co by tu dużo mówić, troszkę pechowo, bo jakby nie było. Oddało mu pierwszą bramkę oddało mu przez to, że no po prostu chciałem pięknie wybić tą piłkę tak, żeby ją dalej mieć u siebie. A zrobiłem to w taki sposób, że po prostu piłka odbija się od jego głowy i spadła pod nogi jednego jego zawodnika, no i straciłem pierwszą bramkę. No i takim oto sposobem przegrywamy pierwszy prawidłowo przegrany mecz w tej serii. Zawodnikiem tego spotkania został Thibaut Courtois z oceną 8-7, co też no w sumie świadczy o tym, że gościu grał naprawdę genialne spotkanie, no i uratował mu bardzo, bardzo dużo razy dupę. No ale jakby nie było, to przegrałem zasłużenie, bo po prostu stworzył sobie lepsze sytuacje. I niestety, moi drodzy, bardzo słaby początek ligi drugiej, porażka. No i mam nadzieję, że w drugim meczu już uda nam się troszkę odbić, bo kurde, dwie porażki na początek, no to nie wróży nic dobrego. Dobra, moi drodzy, spotkanie numer 2 przed nami, jego zespół to jest FC Kopenhaga, ale widzimy tutaj całą Brazylię. Świetnie. Teraz dośrodkowanie Angel Di Maria z główki i uderzenie lobem i to jest bramka! Ja nie wiedziałem, że w ogóle tak lobem można strzelić, ale jednak przelobował bramkarza głową. 1-0 już w czwartej minucie. Angel Di Maria i bardzo fajna kontra w naszym wykonaniu. Bolasi, uderz to siłą. Ja pierdzielę. Nie, ta gra to jest jakiś nonsens. Co to w ogóle było? To jest drugi mecz, w którym Bolasi strzela tak dziwną bramkę. Co tu zrobił bramkarz, mi powiedzcie, nie? Co tu zrobił bramkarz? To chyba wszystko dzięki Stefanowi, że kurde takie bramki się dają. Ulalala i David Echa broni, słupek! Co tu się dzieje w tym meczu, to ja nie mam pytań. Moi drodzy, i póki co po dwóch strzałach mam dwie bramki, to jest koniec pierwszej połowy, no i ogólnie to mecz jest bardzo nudny, bo kopiemy się praktycznie w środku boiska. Po głowach, po kolanach i tak dalej i mam nadzieję, że w drugiej połowie to się troszkę rozkręci, bo póki co to straszną nudą wieje. Dobra, Aguero w polu karnym, Aguero, uderz to na bramkę teraz i uderzenie broni to bramkarz. O Boże, ale teraz dałem dupy i nawet bramkarz mi pomógł. Aż się poplułem 2-1, ale teraz dałem tak dupy w tej obronie, że to jest masakra. Ogólnie w tym meczu są takie lagi i po tym jak strzeliłem drugą bramkę, to kompletnie nie mogę żadnej akcji stworzyć, nie wiem dlaczego. Aguero dojdzie? Nie dojdzie, doszedł, karny! Karny? Spalone? Jak nie było kurde karnego, to tu musiał być spalone jakim cudem, przecież go w ogóle wytrącił z biegu. No i mamy doliczony czas gry, 5 minut sędzia doliczył i teraz zobaczymy, czy to będzie koniec, czy jednak jeszcze jedna akcja. No chyba jedna akcja jeszcze pójdzie, no i żeby to nie była akcja bramkowa. Mam nadzieję, że tak się stanie. Kaka przy piłce. Ale mi się tu kurde potykają obrońcy o własne nogi. Willian uderzenie. Słupek. Poprzeczka to znaczy. O Boże. Tragedia. I takim oto sposobem, moi drodzy, kończymy ten mecz po niesamowitych emocjach. Po dużej ilości błędów w grze w tym meczu. Kończymy ten mecz wynikiem 2-1. Zwłaszcza ta druga bramka, która wpadła, to był na pewno błąd gry, bo drugi błąd gry w przeciągu dwóch meczy, także bardzo, bardzo fajnie. Także moi drodzy, mimo słabej pasy w pierwszym meczu udaje nam się przełamać, mamy zwycięstwo i mam nadzieję, że teraz będzie kolejna pasa zwycięstw aż do Mistrzostwa Ligi Drugiej, a następnie do Mistrzostwa Ligi Pierwszej. Także ja się z wami żegnam, bardzo wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie o tym, żeby zagłosować proszę na przedszkole w Branicach, to jest bardzo ważne dla mnie, byłbym bardzo wdzięczny, jeśli byście to zrobili. Dla was to jest tak jakby nie było, dwie minuty, nawet można to zrobić o wiele szybciej, nawet byście się w kilkudziesięciu sekundach załapali, jeśli potraficie szybko operować palcami, także ja wam bardzo dziękuję za wszystkie głosy i mam nadzieję, że widzimy się pod kolejnym materiałem. Trzymajcie się i siemanko!